Państwo drodzy, jest na sali z nami pan dyrektor Departamentu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Zenon Butkiewicz, wśród licznych gości. Serdecznie go zapraszam na salę. Dyrektorom podziękuję. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj tutaj w cyklu imprez, które wieńczą 20-lecie dyrekcji pana Jacka Głąba w Teatrze w Legnicy. Pięknym przykładem tego jest, że dzisiaj możemy oglądać rejestrację przedstawień pana Głąba, możemy oglądać jego realizacje w innych teatrach. Ja muszę Państwu powiedzieć, że wielokrotnie oglądałem Teatr Legnicki na wielu festiwalach, na jednym, na drugim jadę, oglądam Teatr z Legnicy, przyjeżdżam do Legnicy, oglądam Teatr z Łodzi. Ale to chyba, proszę Państwa, świadczy o tym, jak ważnym miejscem Legnica jest na mapie teatralnym kraju. Jest to niewątpliwie zasługą pana Jacka Głąba, reżysera i dyrektora tego teatru. Szanowni Państwo, w uznaniu tych zasług minister kultury. Uznany tych zasług minister kultury i dziedzictwa narodowego przyznał panu Jackowi Głąbowi odznaczenie za zasługi dla kultury polskiej Gloria Artis. Wczoraj powiedziałem Bolesławcu, że możecie Państwo tak w nieskończoność bić brawo, więc będę Wam przerywał. Ja wczoraj się wzruszałem Bolesławcu, dzisiaj się wzruszę w Legnicy i powiem tylko tyle, dziękując oczywiście panu ministrowi, panu dyrektorowi za to, co uczynili. Świadomie jakby namówiłem, czy ustaliłem z panem dyrektorem, że to odznaczenie zostanie mi wręczone tutaj, bo po pierwsze, to jest ukochane miejsce moje, Małgosi. A po drugie, uważam, że jako specjalista od ruin, powinien dostać oznaczenia w ruinach. Dziękujemy Państwu bardzo.